Cześć, hej, witajcie z mojego pokoiku. Dzisiaj zapraszam Was w podróż do nieba. Dziś chciałbym Wam opowiedzieć o tym, czego doświadczyli święci, którzy mieli ten dar, tę łaskę od Boga, aby w jakiejś jednej milionowej, być może, trudno to oceniać matematycznie, skali zobaczyć niebo. Niebo, czyli to, co czeka na tych wszystkich, którzy chcą po śmierci rzeczywiście również żyć z Bogiem. Zapraszam Was na wizję świętych, wizję nieba świętych, wizję, która jest... Wizję, którą święci otrzymali jako swego rodzaju duchową duchową zachętę i motywację do tego, aby na ziemi zrobić wszystko, co w naszej mocy, a nasza moc jest niemocą, czyli słabością, a moc doskonali się w słabości, aby po śmierci pójść do nieba. Dość długo jest to wprowadzenie dzisiaj. Chciałbym na jedną sprawę zwrócić szczególną uwagę. Należy pamiętać, że to wszystko, co za chwilę usłyszymy, jest treścią objawień prywatnych. Prywatnych, które zatem jako prywatne nie należą do depozytu wiary, a zatem nie jest konieczne dla naszego zbawienia, abyśmy je przyjmowali. Natomiast są one, mogą stanowić dla wielu, i tak rzeczywiście jest, zachętą do tego, aby duchowo się rozwijać, to tak na początek. I na jeszcze bardziej ważniejszy, że tak powiem, początek, zacznijmy od katechizmu Kościoła katolickiego, bo on, jako część nauki Kościoła katolickiego, jest tutaj jednym z najważniejszych odnośników dotyczących rzeczywistości niebiańskiej, rzeczywistości zbawienia. Poza oczywiście Pismem Świętym, ale o tym kiedy indziej. Co katechizm Kościoła katolickiego mówi o niebie? Numer katechizmu Kościoła katolickiego 1023. Ci, którzy umierają w łasce i przyjaźni z Bogiem oraz są doskonale oczyszczeni, żyją na zawsze z Chrystusem. Są na zawsze podobni do Boga, ponieważ widzą Go takim, jakim jest, twarzą w twarz. Powagą apostolską orzekamy, że według powszechnego rozporządzenia Bożego dusze wszystkich świętych i innych wiernych zmarłych po przyjęciu chrztu świętego, jeśli w chwili śmierci nie miały nic do odpokutowania, albo jeśli by wówczas miały w sobie coś do oczyszczenia, lecz doznały oczyszczenia po śmierci, jeszcze przed odzyskaniem swoich ciał i przed sądem ostatecznym, od chwili w niebo wstąpienia Zbawiciela naszego Pana Jezusa Chrystusa, były, są i będą w niebie, w Królestwie i w raju niebieskim z Chrystusem, dołączone do wspólnoty aniołów i świętych. Po męce i śmierci Pana Jezusa Chrystusa oglądały i oglądają istotę Bożą widzeniem intuicyjnym, a także twarzą w twarz, bez pośrednictwa żadnego stworzenia. A zatem to długie orzeczenie Benedykta XII i konstytucji m.in. Lumen Gentium Soboru Watykańskiego II mówi nam jasno, że po śmierci rzeczywiście będziemy oglądali Boga twarzą w twarz, jeśli umieramy bez grzechu śmiertelnego, tak zwanego ciężkiego, jeśli wszystko, co mieliśmy do odpokutowania, odpokutowaliśmy tutaj na ziemi. Jak uzyskać taką pewność, czy wszystko, co mieliśmy odpokutować, odpokutowaliśmy na ziemi? Nie otrzymamy takiej pewności, nie sprawdzimy tego przed śmiercią, dlatego zawsze warto być gotowym na śmierć w każdym momencie, co jest swego rodzaju truizmem. Kontynuując katechizm Kościoła katolickiego. Numer 1028. Z powodu swej transcendencji Bóg nie może być widziany takim, jakim jest, dopóki On sam nie ukaże swojej tajemnicy dla bezpośredniej kontemplacji ze strony człowieka i nie uzdolni go do niej.
Kontemplacja Boga w chwale niebieskiej jest nazywana przez Kościół wizją uszczęśliwiającą. A zatem to Bóg daje nam możliwość oglądania Go, w ogóle wszystko, co otrzymujemy, otrzymujemy od Boga, jak mówi święty Paweł. Radujcie się, powtarzam, radujcie się wszystkim, ponieważ wszystko jest łaską Bożą, wszystko pochodzi od Boga. Tym bardziej możliwość oglądania Boga jest zgodą Jego samego. To Bóg chce i pozwala na to, abyśmy byli razem z Nim w niebie. Wszystko jest inicjatywą Boga. I numer Katechizmu Kościoła Katolickiego 1024. To doskonałe życie z Trójcą Świętą, ta komunia życia i miłości z nią, z Dziewicą Maryją, aniołami i wszystkimi świętymi jest nazywana niebem. Niebo jest celem ostatecznym i spełnieniem najgłębszych dążeń człowieka, stanem najwyższego i ostatecznego szczęścia. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą, powiedział Jezus w czasie kazania na górze. I z drugiej strony święty Paweł później dopowie: ani oko ludzkie nie widziało, ani ucho człowieka nie słyszało, co Bóg przygotował nam w niebie. Tutaj na ziemi możemy się tylko domyślać, możemy za pomocą pewnych symboli, metafor przedstawiać sobie niebo, tę rzeczywistość po śmierci, do której będą należeli, czy w której będą żyli wszyscy zbawieni, za pomocą tylko pewnych porównań i obrazów. I stąd też, wychodząc z takiego założenia, chciałbym Was zaprosić na podróż ze świętymi, którzy otrzymali od Boga dar widzenia nieba, oczywiście za pomocą również pewnych symboli, bo nasze ludzkie oczy nie są w stanie oglądać tego, co Bóg przygotował dla nas po śmierci, bo gdyby tak było, to by oznaczało, że albo jesteśmy bogami, bo uczestniczymy już w rzeczywistości boskiej, albo po prostu nie żyjemy, jesteśmy już w niebie. Ktoś spyta, dlaczego Bóg się przed nami chowa i nie możemy go oglądać na ziemi twarzą w twarz? Ponieważ nasze grzeszne życie, nasza grzeszność, która należy do istoty, jednak po grzechu pierworodnym, do istoty natury człowieka, bo mimo tego, że chrzest święty usuwa grzech pierworodny, to jednak pozostają konsekwencje tegoż grzechu, czyli łatwiej czynić zło niż dobro, chociaż wiemy, że zło jest złem, a dobro jest dobrem. Jest to tak zwana tajemnica zła. Dlaczego Bóg nie pozwala nam siebie oglądać? Gdybyśmy teraz zobaczyli Boga naszymi oczami, to prawdopodobnie od strony takiej somatycznej, biologicznej, nasze ciało by nie wytrzymało tego spotkania z absolutną i doskonałą miłością, świętą miłością. I zgaduję, bo tego nie wiem i to nie jest nauczanie Kościoła, to jest jakby moje takie porównanie. Prawdopodobnie byśmy umarli na zawał serca, widząc Boga, doświadczając Jego miłości i uświadamiając sobie przez widzenie Boga, przez doświadczenie, nie tylko widzenie, ale doświadczenie, czyli osobiste, bezpośrednie spotkanie z Twórcy, że my, grzesznicy, jesteśmy kochani przez kogoś, kto absolutnie się w nas angażuje jako miłość, a my go odrzucamy. Nasze serce by tego nie wytrzymało i prawdopodobnie byśmy umarli na zawał serca. To tak by the way. Wizja nieba świętej Faustyny Kowalskiej. Dziś w duchu byłam w niebie i oglądałam te niepojęte piękności i szczęście, jakie nas czeka po śmierci. Widziałam, jak wszystkie stworzenia oddają cześć i chwałę nieustannie Bogu. Widziałam, jak wielkie jest szczęście w Bogu, które się rozlewa na wszystkie stworzenia, uszczęśliwiając je, i wraca do źródła wszelka chwała i cześć z uszczęśliwienia i wchodzą w głębie Boże. Kontemplują życie wewnętrzne Boga, Ojca, Syna i Ducha Świętego, którego nigdy ani nie pojmą, ani nie zgłębią. To źródło szczęścia jest niezmienne w istocie swojej, lecz zawsze nowe, tryskające uszczęśliwieniem wszelkiego stworzenia. Jak można zinterpretować te słowa? Przez całą wieczność nie starczy nam czasu, w cudzysłowie oczywiście czasu, czyli nie starczy nam tej wieczności, aby poznać miłość i szczęście, jakim jest Bóg.
cała wieczność, czy całą wieczność zajmie nam poznawanie Boga, ponieważ Bóg jest niepojęty, dosłownie niepojęty. Zauważmy, że święta Faustyna, która przecież została wprowadzona przez anioła i do czyśćca, i do piekła, otrzymuje wizję nieba taką bardzo metaforyczną, taką bardzo poetycką, nawet nie metaforyczną, a raczej poetycką. Tak jak w przypadku czyśćca i piekła, w wizji czyśćca i piekła, święta Faustyna rzeczywiście widziała konkretne obrazy, tak jak w piekle był to ogień, który palił duszę, tak przy wizji nieba nie ma żadnych obrazów. Niebo jest jeszcze bardziej niepojęte niż czyściec i piekło, ponieważ Bóg jest niebem, w cudzysłowie niebem. Bóg jest miłością, spełnieniem wszystkich ludzkich pragnień jest bycie kochanym i kochanie w sposób doskonały. To wszystko, co tutaj na ziemi robimy, wszystko, co robimy na ziemi, ma jeden fundament. Pragnienie miłości. I pytanie jest następujące, kiedy odkryjemy tę prawdę o nas samych, że za wszystkimi naszymi działaniami, poszukiwaniami, tęsknotami, realizowanymi w różnych rzeczywistościach, nierzadko nic nie mającymi wspólnego z Bogiem, stoi pragnienie miłości. Prawdziwej, czystej miłości. A miłością, jak napisał święty Jan w swoim liście, jest Bóg, czego doświadczyła święta Faustyna. Wizja nieba świętego Grzegorza Wielkiego. Poza tym wszystkim wspanialszą łaską obdarzeni są święci w niebie, bo znają nie tylko tych, których znali na ziemi, ale także tych, których przedtem nigdy nie widzieli. I rozmawiają z nimi tak poufale, jakby w dawnych czasach widzieli i znali się, i dlatego, kiedy ujrzą starożytnych ojców w tym miejscu wieczystego szczęścia, będą ich znać z widzenia jako tych, których zawsze znali i z którymi rozmawiali za życia. Bo widząc, że oni istotnie w tym miejscu o niewypowiedzianej jasności wspólnej dla wszystkich oglądają Boga, to czegóż nie wiedzą ci, którzy znają tego, który wie wszystko. Dość skomplikowane opisy papieża Grzegorza Wielkiego, który był jednym z największych teologów w historii Kościoła katolickiego. Jednym zdaniem, w niebie spotkamy również tych, których nie znaliśmy na ziemi, tych, którym zawdzięczamy naszą świętość. Mam na myśli chociażby świętych, tajemnica świętych obcowania, prawda świętych obcowania. To nie jest tylko nasze takie emocjonalne, modlitewne wspominanie świętych, prawda, żeby nas wspierali, żeby tutaj się nami zajmowali i żeby nam wypraszali łaski u Boga. Tajemnica świętych obcowania ma to do siebie, że wszyscy święci, których tu na ziemi prosimy o wstawiennictwo i o pomoc, aby nieśli nasze prośby pod tron Boga, będą naszymi przyjaciółmi po śmierci w niebie, kiedy ich tam spotkamy, i będziemy się czuli tak, jakbyśmy ich znali od zawsze, ponieważ w niebie nie ma ani czasu, ani przestrzeni. Jest to pewien stan, w którym już nie obowiązują żadne kategorie ludzkie. I co jest ciekawe, że w wielu wizjach nieba pojawia się jasność. Bóg definiowany jako jasność, to co na przykład widzieli widzący w La Salette, w Lourdes czy dzieci z Fatimy. Zawsze przed objawieniem Maryi przychodził anioł światłości. I światłość, która poprzedzała objawienia maryjne chociażby w Fatimie, ale też w wielu, wielu innych miejscach, zawsze była trudna do zdefiniowania. To nie był jakiś jasny, biały, słoneczny, ciepły kolor. Ta jasność była kimś. Tym kimś był Bóg. Bóg, który jest miłością. Aby nasza ludzka natura mogła doświadczyć za pomocą zmysłów obecności Boga, Bóg przychodzi przy objawieniach wraz z Maryją jako jasność, jako
światłość. Coś, ktoś niezdefiniowany, ktoś, do którego nie pasują nasze kategorie ziemskie, ludzkie, racjonalne. Wizja nieba świętego Augustyna. Tam dobra wola będzie w nas tak uporządkowana, że nie będziemy mieli żadnego innego pragnienia, niż by pozostać tam na zawsze. A zatem, jeśli zobaczymy Boga w niebie, to będziemy chcieli być z Nim na wieki. I tak się rzeczywiście stanie. I tu jest też tajemnica czyśćca. Przy sądzie szczegółowym, kiedy się okazuje, że musimy jeszcze jakiś, w cudzysłowie czas spędzić w czyśćcu, jest to niewymowna tęsknota wynikająca z pragnienia spotkania Boga, już doświadczonego po śmierci, że już chciałbym być z Bogiem, widząc Go po śmierci i wiedząc, nie tylko wierząc, ale wiedząc, doświadczając tego, kim jest, a jest miłością, natomiast muszę pójść do czyśćca. Tęsknota za Bogiem powoduje, że człowiek chce się sam oczyścić, niejako sam również się skazuje na czyściec, chociaż ostateczną, tak mówiąc językiem prawniczym, instancją skazującą, to słowo brzmi strasznie, ale niech tutaj pozostanie, jest Bóg. Bóg, który jako miłość i miłosierdzie pozwoli nam po czyśćcu trafić do nieba. Wizja nieba świętego Filipa Neri. Jeśli tylko dostaniemy się do nieba, jakże słodką i łatwą rzeczą będzie powtarzanie tam ciągle z aniołami i świętymi. Święty, święty, święty. Święty w języku hebrajskim, tłumaczony na język polski, oznacza inny. Bóg jest całkowicie inny od naszych ludzkich osądów, dlatego trzeba bardzo uważać z osądzaniem również własnego serca, ponieważ to Bóg zna i przenika wszystko, jak napisał święty Paweł. I Bóg zna nasze serca i to On, nasze serca, jest w stanie sądzić sprawiedliwie. Dlaczego jest w stanie sądzić sprawiedliwie? Ponieważ sprawiedliwość bierze się z prawdy. Tam, gdzie jest doskonałe poznanie prawdy, tam również można wymierzać sprawiedliwe wyroki. A sprawiedliwy wyrok wymierzany przez Boga, który jest miłością, opiera się na miłosierdziu, ponieważ człowiek sam z siebie nie jest w stanie trafić do nieba, nie jest w stanie być świętym. Sprawiedliwość domaga się od Boga tego, aby był dla nas miłosierny, ponieważ miłość nie jest w stanie przestać kochać swoje dzieci. Mowa tu o Bogu. Bóg daje nam szansę pójścia do nieba tylko dlatego, ponieważ On tego chce. I On daje nam łaskę za łaską i nasze słabości potrafi zamieniać w Bożą, w swoją moc, moc miłości. Miłości, która zbawia, czyli ratuje nas przed wiecznym potępieniem. Prowadza nas w obecność, doświadczenie najbliższe, jakie tylko możemy sobie wyobrazić, a że wyobrazić sobie możemy niewiele, to jest to poza naszym wyobrażeniem, obecność Boga. Wizja nieba świętego Anselma z Canterbury. Nikt nie będzie miał żadnego innego pragnienia w niebie niż to, co Bóg zechce. I pragnienie jednego będzie pragnieniem wszystkich, i pragnienie wszystkich i każdego z nich będzie również pragnieniem Boga. A zatem w niebie wszyscy będą pragnęli jednego, Boga. I w tym Bogu wszyscy będziemy stanowili jedność. A doskonała jedność polega na tym, że człowiek potrafi kochać i potrafi również tę miłość od Boga przyjmować. Nasza grzeszność na ziemi polega m.in. również na tym, że nie potrafimy przyjmować miłości Boga. Dlatego ilekroć doświadczamy słabości i kruchości, tylekroć chcemy samemu rozwiązywać własne problemy i zamykamy się na obecność Boga. Obecność Boga w naszym życiu również może oznaczać Jego obecność na krzyżu. Prowadzenie nas na krzyż. Na tym krzyżu już wcześniej był Chrystus, a zatem krzyż jest bramą do nieba. Związane jest to z cierpieniem, ale to cierpienie jest pełne obecności Boga. Nie ludzkiej obecności, nie naszej wydumanej, nie naszej racjonalnie ocenianej, ale obecności Boga, która przenika również ciemności i mroki zła.
Wizja nieba świętego Jana Marii Wianeya. Święty Jan Maria Wianej był znany z duchowości bardzo praktycznej. Moi drodzy parafianie, dążmy do tego, by dostać się do nieba. Tam będziemy oglądać Boga. Jakże będziemy szczęśliwi, jeśli parafia się nawróci, pójdziemy tam w procesji z proboszczem na czele. Musimy dostać się do nieba. Można by dodać, musimy dostać się do nieba, abyśmy ze wszystkimi świętymi poszli w procesji. Procesji, na której czele będzie stał chociażby święty Jan Maria Wianej. A tą procesją będzie poznawanie Boga i przyjmowanie Jego miłości. Wizja nieba świętej Bernardetty, która otrzymała dar widzenia Maryi. Objawienia w Lourdes to są objawienia, w których uczestniczy święta Bernardetta. Mój wieniec w niebie winien jaśnieć niewinnością, a jego kwiaty winny być promienne jak słońce. Ofiary są kwiatami, które wybrali Jezus i Maryja. Bardzo kobiece, bardzo dziewczęce przedstawienie tego, czym jest niebo, wyrażone za pomocą języka poetyckiego. I co ciekawe, ciało świętej Bernardetty od momentu jej śmierci się nie rozkłada. I te zdjęcia, które tutaj przed chwilą widzieliście, to są zdjęcia świętej Bernardetty z roku 2002. Często jest tak ze świętymi, którzy mieli dar widzenia Maryi, że ich ciało, ich oczy, które widziały piękną kecharitomenę, czyli pełną łaski, nie rozkładają się. To znaczy, przez szacunek do tego, że widziały Boga, ponieważ widząc Maryję zawsze widzimy Boga, ich ciało zostaje zachowane od zniszczenia materialnego jako dowód na to, że dla Boga nie ma nic niemożliwego. Jeżeli Bóg był w stanie stworzyć wszystko z niczego, to jakże łatwiej, takimi naszymi kategoriami ludzkimi oceniając, jest dla Niego spowodowanie, aby ciało po śmierci się nie rozkładało, szczególnie tych wybranych przez Niego, którzy otrzymali również od Niego dar, który zawsze też jest zadaniem, jest pewnym ciężarem duchowym, dar objawienia maryjnego, oglądania Maryi, tej, która przywita nas po śmierci. A na pewno wprowadzi nas do nieba, bo przecież jest bramą raju, bramą nieba. Wizja nieba świętej Teresy z Lisieux. Niebo jest wspaniałe, ale Bóg nieskończenie bardziej pragnie obecności swoich dzieci. Nasz Pan nie zstępuje co dzień z nieba, aby leżeć w złotym cyborium. On przychodzi, aby znaleźć inne niebo, które jest Mu nieskończenie droższe. Niebo naszej duszy, stworzonej na Jego obraz, żywej świątyni, cudownej Trójcy. Kiedy przyjmujemy Komunię Świętą, stajemy się niejako miejscem, do którego wstępuje całe niebo, ponieważ wstępuje do niego Bóg. Jest to absolutna tajemnica wiary, ponieważ mimo tego, że wiemy tak racjonalnie, że przyjmując opłatek, prawda, bo smakuje Komunia Święta jak zwykły chleb, przyjmujemy Chrystusa, to nie jesteśmy w stanie przeniknąć tego naszym umysłem, w jaki sposób w momencie, kiedy przyjmujemy Komunię Świętą, Bóg staje się częścią nas samych i Jego krew płynie w naszej krwi. Ile już krwi Pańskiej przyjąłeś, ile tej krwi płynie w Twoich żyłach? Święta Tereska z Lisieux, Święta Teresa z Lisieux mówi o jednym. Najdoskonalszą drogą do nieba jest droga niedoskonałości, a zatem liczenia na tylko i wyłącznie aż Boga. Dla Boga nie ma nic niemożliwego. Bóg jest w stanie nasze słabości przemienić w swoją moc i to, co mówiła święta Katarzyna z Sieny, pragnienie świętości jest często o wiele ważniejsze niż mistyczne doznania, doświadczenia. Jeżeli masz w sobie pragnienie świętości, a zatem nie zgadzasz się na swój grzech, swoją kruchość i swoją słabość i z drugiej strony nie chcesz tej słabości zostawiać dla siebie i zanosisz ją do konfesjonału, aby przybić ją wraz z Chrystusem do krzyża. Chrystus już został przez nas wszystkich przybity. Wciąż jest przybijany, kiedy go oskarżamy,
To znaczy, kiedy go zdradzamy, kiedy grzeszymy, kiedy go oskarżamy, co mam na myśli? Oskarżamy Chrystusa w momencie, kiedy chcemy sami decydować o tym, co jest dla nas dobre, a co złe, a zatem zarzucamy mu, że on nie wie, co jest dla nas dobre. Dobro i zło nie istnieje poza wiedzą Boga. Bóg ma władzę nad dobrem i złem, nad śmiercią, nad życiem. Bóg dokładnie wie, co się dzieje w twoim sercu i dokładnie wie, jak cię poprowadzić, abyś dotarł do nieba. I nie będzie to podróż usłana kwiatami i Pan Bóg nie założy ci różowych okularów, żebyś wszystko widział switaśnie, żeby wszystko było fajne i żeby nie było cierpienia. Bóg poprowadzi cię drogą oczyszczenia, abyś rzeczywiście w momencie śmierci był gotowy go spotkać. Bo jeśli nie będziesz gotowy, to oczyszczenie przyjdzie przez czyściec. Jak mówi i niejednokrotnie powtarzam Maria w objawieniach w Medjugorje, niewiele dusz po śmierci idzie do nieba. Wiele z nich idzie do czyśćca, natomiast bardzo dużo idzie do piekła. A ja chcę się z wami pożegnać z nadzieją i pewnością wynikającą z pewności wiary. Do zobaczenia najpóźniej w niebie. Cześć, hej, szczęść Boże.